Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj zaprosiliśmy do nas doktora habilitowanego Mirosława Pieruga. Pan profesor zajmuje się filozofią, w ogóle jest adiunktem przede wszystkim na Uniwersytecie Śląskim, a jak wiecie, my jesteśmy studentami Uniwersytetu Śląskiego i tutaj są już takie powiązania pierwsze. Tak, najlepiej wyjść od matczynej tej tak. instytucji. Tak, tak. Więc jesteśmy znów w roli studentów dzisiaj bardziej. Porozmawiamy dzisiaj o kilku książkach. Także jeszcze parę słów tak o panie profesorze. Bardzo, bardzo nam miło, że tutaj pan profesor się zgodził na nasze zaproszenie. Wiemy także, że pan profesor jest autorem dwóch książek o Williamie Jamesie i o Gustawie właśnie Jungu. Także pan profesor prowadzi fanpage i w ogóle całą Akademię Jungowską w Katowicach, więc tutaj mamy taką okazję także zadać może pytanie o tą akademię, w ogóle czym jest ta akademia, bo mnie to zawsze interesowało, w sensie to są takie spotkania bardzo... W ogóle dzień dobry wszystkim, tak. Jest także Adam Jank z nami, czasopismo Radykalny Słoń, cześć Adamie. Że jakby ma pan profesor powiedzieć coś o tej Akademii Jungowskiej. Tak, tak. Padłem na taki pomysł chyba coś 10 lat temu ponad, żeby prowadzić cykl warsztatowo-wykładowy w różnych miejscach. Zwykle gdzieś tam wynajmowałem salę, czy ktoś mi wynajmował i jeździłem po prawie całej południowej Polsce właśnie z takim cyklem spotkań. Czasem wykład, a czasem warsztat. To od 2016 się trochę zmieniło, bo z jednej strony właśnie ja poświęciłem się działalności wykładowej bardziej, a z drugiej strony, którą kontynuuję też do dzisiaj i znalazłem sobie takie miejsce w Katowicach, które nazywa się Śląskie Centrum Psychosomatyki i tam odbywały się i wykłady, i grupy marzeń sennych głównie. To jest jak gdyby było przez ostatnie 2 lata, do pandemii właściwie. To była główna aktywność Akademii Jungowskiej, żeby prowadzić takie zamknięte grupy, w czasie których uczymy ludzi interpretowania marzeń sennych na podstawie koncepcji jungowskiej. I na razie wiem, że niektóre osoby robią to online, takie rzeczy, jest mnóstwo takich spotkań. Na razie zawiesiłem działalność fizyczną Akademii, oprócz cyklu wykładów, które miałem w Śląskim Centrum Psychosomatyki raz w miesiącu, gdzieś tak od listopada, które no, też odbywają się oczywiście online, także trochę tak swoją działalność tutaj zmniejszyłem. No zobaczymy, no, jeżeli wszyscy wrócą łącznie ze studentami na uniwersytet, to możliwe, że to się zmieni również, bo jednak pomimo udoskonaleń technicznych czuję, że robienie pewnych rzeczy przez internet no jakoś przynajmniej mi nie całkiem odpowiada. Także zapraszam do polubienia fanpage'u Akademia Jungowska. Z czasem, może po wakacjach, pojawią się tam jakieś informacje. Tak, a ja tak samo zapraszam. Link mamy w opisie naszego streamu. I może od razu powiem, jaka jest w ogóle dzisiaj. Mamy taką okazję, dlaczego myśmy się spotkali. Mamy dwie książki, Kult Junga przede wszystkim, Richarda Nola, tak, która została ostatnio przetłumaczona na język polski. Jest to książka dość kontrowersyjna i mamy jeszcze od razu, podajemy tutaj drugi tytuł, Kultowe fikcje. I tutaj niestety autora, może dobrze nie przeczytam, Sony Shamdasani, tak? Tak to się czyta? Tak, tak. Jest to książka polemiczna, która w zasadzie polemizuje z Richardem Nolem tutaj i autor jakby pokazuje, no rozwija tą tematykę. Ja rozumiem, że to była jakaś dłuższa dyskusja nad Jungiem, która się zaczęła od Nola i pewnie to nie jest jedyna praca. Także wiem, że pan profesor napisał recenzję na temat tej właśnie książki Richarda Nola. Pod tytułem właśnie, jak to było, o krytyce, przepraszamy.
Jung okiem krytyka. Tak. Okazało się chyba w 2001 roku, bo ja wtedy miałem okazję otrzymać właśnie dwie książki Richarda Nolla do przeczytania i sobie je oczywiście skserowałem. No i zamieściłem najpierw w formie wykładu w Warszawie, potem w formie papierowej opublikowałem tak zbiorczo, traktując obydwie pozycje. No ta druga była jeszcze, jest jeszcze bardziej kontrowersyjna. Ciekawe, czy wydawnictwo się pokusi, żeby ją wydać. Już sam tytuł, Aryjski Chrystus, mówi wszystko właściwie. Tak. No ja myślę, że na sam początek też jeszcze jedna taka rzecz, którą robię zawsze. Zachęcam wszystkich do lajkowania naszego streamu na YouTubie, dlatego że w ten sposób możemy dotrzeć do większej ilości ludzi. Może jeszcze ktoś nas obejrzy poza tą właśnie taką bańką filozoficzno-psychologiczną. Do subskrybowania i tak jak już powiedzieliśmy, jest link na fanpage Akademii Jungowskiej. Wszystko jest pod spodem. No i zacznijmy od samego początku. Te dwie książki oczywiście są bardzo ważne, ale chcielibyśmy też zacząć od samej postaci. Tak, jakiś taki rys biograficzny, żeby było wiadomo, o czym w ogóle i o kim mówimy. Tak. Dobrze, to dwa słowa ja w takim razie powiem. Może zacznę od tego, że kontrowersje wokół Junga nie zaczęły się w latach 90., bo książka Nolla pojawiła się w 94 roku, tylko trwały faktycznie od początku XX wieku. Cały czas. Jung się urodził w 1875 roku i w 1900 roku zaczął pracować w szpitalu psychiatrycznym. I przez 7 lat, pierwsze 7 lat XX wieku, rozwijał swoją własną aktywność. Potem, jak wszyscy dobrze wiemy, spotkał Freuda i przez kolejnych około 6 lat niecałych współpracowali. Tak? Ja tutaj zawsze koryguję takie potoczne zdanie, że Jung jest uczniem Freuda. W tej chwili współcześni badacze tego w ogóle nie uznają. Nawet też w książce Nolla można znaleźć takie określenia, bo był już ukształtowanym 32-letnim badaczem procesów nieświadomych, tylko nazywał to psychologią kompleksową, bo badał tak zwane kompleksy. We Freudzie znalazł po prostu słynną postać i była też dla niego to oczywiście postać ojcowska. A dla Freuda Jung był następcą tronu, który miał spowodować to, że psychoanaliza, która rozwijała się w kręgach osób narodowości żydowskiej, miała osiągnąć szerszy wymiar na całą Europę, a nawet i na Amerykę, w której byli w 1909 roku razem. Potem się rozstali i już się nigdy fizycznie nie zobaczyli. Jung miał jakieś określone zdanie na temat wąskich punktów światopoglądowych Freuda. Freud też na temat Junga. Tutaj nie ma sensu chyba o tym szerzej mówić. W każdym razie Jung zaczął swoją własną aktywność, ale ta aktywność zaczęła się od bardzo ciekawego aspektu, czegoś, co się nazywa tradycyjnie konfrontacją z nieświadomością. Kiedy on porzucił większość aktywności zewnętrznej, przestał pracować w szpitalu, przestał wykładać na uniwersytecie, zerwał z Freudem. Zachował sobie taką praktykę prywatną, chociaż też nie zawsze tutaj to robił. No i też można by bardzo długo o tym opowiadać, jak to wyglądało. W tej chwili mamy w języku polskim słynną Czerwoną Księgę, która powstała w latach 1913-28. No i w tym momencie można sobie to przeczytać. Jest tam też wspaniały wstęp Shamdasaniego, także gorąco polecam, bo on jest najlepszym w tej chwili, jednym z najlepszych badaczy myśli jungowskiej, jakich mamy na świecie. Przy tym badaczem obiektywnym, bo Noll po prostu, jak powiedział Gombrowicz, zrobił Jungowi gębę i to po prostu w opasłym dziele, ale zrobił to bardzo dobrze. Ta gęba jest tak straszna, że właściwie jak ktoś czyta tą książkę, to może mieć bardzo różne reakcje. Ja opowiem o swoich. No i potem były kolejne też kontrowersje.
To o tym właśnie pisze też Noll, że Jung założył z jednej strony swoje własne stowarzyszenie analityczne, z drugiej strony coś, co było klubem psychologicznym. I tutaj Noll się nad tym znęca, że to był właśnie obszar zwolenników, takich kultowców, którzy wierzyli w myśl Junga, co całkowicie tutaj demaskuje Shamdasani potem. No i przez cały okres swojego życia Jung zajmował się różnymi dziwnymi rzeczami, łącznie na przykład z alchemią, oczywiście w sensie symboliki alchemicznej, psychologią religii, też fizyką. Ja zawsze powtarzam, że tutaj kontaktował się przecież z noblistą Wolfgangiem Paulim, który nawet przez chwilę był u niego w analizie. Także niektóre przemyślenia Junga być może są czasami trochę naiwne, ale jednak poparte obfitą wymianą myśli z Paulim. Wyszedł tom pism, nie pism, tylko listów pomiędzy Paulim a Jungiem. Jest on dostępny w języku angielskim. Czyli możemy powiedzieć, że Jung rozwija swoją działalność rzeczywiście w rozmaitych aspektach. Noll mógłby się skupić też na przykład na tak zwanych konferencjach Ranosa, które odbywały się w Asconie od początku lat 30. Tylko że tam Jung spotykał się z osobami, które były mu równe intelektualnie i duchowo, chociaż, jak mówią ci, którzy opisywali te spotkania, zawsze tam brylował. Jednak człowiek obdarzony charyzmą, potężną energią psychiczną, metr, nie wiem, niektórzy mówią, że nawet 90, proszę sobie wyobrazić, że są nawet kłótnie o to, jak wysoki był Jung. No to jak my możemy ustalić, co on myślał? To już jest wielkie pytanie w tym momencie. I każda interpretacja Junga jest bardzo kontrowersyjna, by można powiedzieć. A książki pod dziwnymi tytułami pojawiały się przecież już wcześniej. Jest książka, która nosi tytuł, no i to są dwa główne nurty. Na przykład książka, wyleciał mi z głowy autor, Nawiedzony prorok. No to już wiadomo, że Jung jest tam ustawiony w określony sposób. A potem mamy książkę pod tytułem Jung i mit naszych czasów. I tam mamy obrazek zrobiony Jungowi. Tak? I rzeczywiście mamy mitologizowanie. I te dwa aspekty właściwie chyba się nigdy nie dadzą oddzielić od tego, co robił Jung, bo sam również w tym swoim słynnym dziele ostatnim, przy współpracy z Anielą Jaffe, Wspomnienia sny myśli, sam opowiedział, że nie może zdać jakiejś obiektywnej relacji ze swojego życia i będzie uprawiał mitologizowanie. Tak? Napisał pierwsze trzy rozdziały na temat dzieciństwa i młodości, a potem powstał zlepek różnych mniej lub bardziej ciekawych rzeczy. Potem jeszcze napisał taki przejmujący tekst na sam koniec wspomnień, czyli Późne myśli. No i on bardzo uwielbiał i był z jednej strony badaczem mitologii, stworzył koncepcję archetypów, która może służyć wyjaśnieniu tego, czym są mity, jak funkcjonują, ale z drugiej strony również sam nie oparł się pokusie tego, żeby poddać się procesowi mitologizacji. I właśnie ten drugi aspekt jest wykorzystywany przez takie osoby jak Noll w tych swoich książkach, które no, są bardzo trudne do oceny, no bo rzeczywiście musielibyśmy oddzielić samego Junga od tego, jaki był jego obraz w oczach jego uczniów, szczególnie zresztą uczennic, tak zwanych Jungfrau, taki piękny krąg. No, przez chwilę chciałem powiedzieć, pięknych kobiet, nie wszystkie były piękne. Ja kiedyś trafiłem na takie zdjęcie, prawda, tych pań już trochę w starszym wieku, no to nie zawsze. Ale Toni Wolff na przykład była bardzo piękną osobą. No i bez wątpienia i te kobiety, i jego uczniowie, którzy specjalnie przyjeżdżali na przykład ze Stanów Zjednoczonych i lądowali w Zurichu, no to czuli się jak osoby inicjowane. Oto przyjeżdżają do guru Junga, który gdzieś tam siedzi w swoim domu i przyjmuje, a w dodatku jeszcze ma samotnie nad jeziorem w Bollingen, gdzie już tylko bardzo, bardzo wybrane osoby zapraszą. No to rzeczywiście wygląda jak kult, tak? Natomiast sam Jung próbował się spod tego wyrywać, ale wiadomo, że im jesteśmy starsi, tym jest to trudniejsze. Tak? I w końcu w 1948 roku założono Instytut Junga.
Instytut jego imienia, no zgodził się w końcu, bo był szczerze mówiąc już w podeszłym wieku i był schorowany po udarze i tak dalej. I w końcu pod tym wpływem społecznym, pod hasłem, żeby ten instytut przechował i rozwijał jego myśl, został on utworzony. Także właśnie tutaj, szczerze mówiąc, gdybym miał Nolowi przyznać czasem troszkę racji, to jest właśnie to, że on opisuje to, co działo się wokół Junga, z czym Jung się niekoniecznie musiał zgadzać. Pewnie czasem się wkurzał i jak mawiał, jak dobrze, że nie jestem jungistą. To było jego ulubione powiedzenie. Natomiast to, że niektóre osoby wokół niego wytwarzały taką atmosferę, no to się z tym zgodzę. Ta druga książka, Shamdasaniego, tak, analizuje pewien tekst i pokazuje argumenty na rzecz tego, że ten tekst nie był tekstem Junga, który właśnie zakładał sektę w 1916 roku, tylko był tekstem jego dwóch zwolenniczek. O, ja pamiętam, to była Maria Molzer i Fanny Bowden Kitsch, Katz, nie Kitsch, tylko Katz. Chociaż wyszedł jej Kitsch, można szczerze powiedzieć, bo to jest taki tekst nawiedzony, który rzeczywiście brzmi bardzo dziwnie. Jung też pisał różne dziwne teksty, w Czerwonej Księdze możemy je znaleźć, ale nigdy nie były to teksty napisane pod hasłem a teraz sobie założę sektę. To była jego bardzo specyficzna ekspresja jego wewnętrznych doświadczeń w takim języku. I on się powoływał na całą historię kultury, żeby pokazać, że rzeczywiście takie teksty powstawały, tylko dawniej były kategoryzowane jako teksty święte, dajmy na to. Tak? Jak u gnostyków na przykład. No, natomiast właśnie wracając do tego podziału samego Junga i tego, co dookoła Junga, no to w tej drugiej książce Nola są też opisane bardzo ciekawe przykłady takiej, nie wiem, z psychopatologii uczniów Junga, że się tak wyrażę. Jung wybudował sobie nad jeziorem w Bolingen wieżę, która powstawała stopniowo od lat 20. Tam nie było elektryczności, nie było bieżącej wody, piękne jezioro, mogą Państwo sobie zobaczyć to w internecie, jak to wygląda, do dzisiaj stoi. I malował wnętrze tych pomieszczeń, bo tam była wieża, budynek i tak dalej. Przygotował sobie tam jedzenie. To było takie jego intymne miejsce, w którym uciekał od świata. Dochodziło do maksymalnej jego introwertyzacji, by można powiedzieć. I czasem można zobaczyć rzadko, nie wiem czy wszystkie zresztą też, tak? Piękne rysunki na ścianach tej pustelni w Bolingen. Pewnie zapraszał do tej pustelni także niektórych swoich uczniów. I dwoje z nich właśnie to było małżeństwo. No, zamilczmy nad nimi, nie róbmy im reklamy. Postanowiło zrobić to samo co mistrz. Czyli wrócili sobie do Stanów Zjednoczonych i zbudowali sobie swoją własną wieżę, tak? Którą pokryli różnymi malunkami i żeby było jeszcze ciekawiej, według Nola odbywali tam różnego rodzaju praktyki natury seksualnej. Tak to właśnie Nol, bo w tej drugiej książce Nol już tak plotkuje, że właściwie ja tego nie będę mówił przez internet, bo wszystko się nagrywa. Właśnie. A trudno, żebym ja był jeszcze kolejnym źródłem plotek na temat Junga, których bez wątpienia jest mnóstwo. Ja też wszystkich nie znam. Natomiast Nol się do tego, że tak się wyrażę, dorwał. Dlatego się na początku wypowiedzi zastanawiałem, czy tą drugą książkę też przetłumaczą, bo ona jest jeszcze o jeden poziom niżej według mnie niż ta książka, która wyszła w języku polskim, gdzie na początku mamy dobry wstęp historyczny w miarę pokazujący tło kulturowe całej myśli jungowskiej. Tylko Nol ma swoje takie słabości, na przykład cały czas mówi o ruchu wolkistowskim. Tak? Jest to termin, który nie znajdziemy ani u samego Junga, ani we wszystkich opracowaniach Junga. No ale rzeczywiście trudno nie zauważyć, że Jung po prostu obracał się w tych sferach i miał styczność z takimi osobami, tylko że no, nie obrażajmy go, że on specjalnie we wszystkich swoich książkach, nie wiem, wręcz być może kłamał,
że on nie znosi rozmaitego rodzaju kultyzmu właśnie. Że nie chciał zakładać religii. No to jest odruch po prostu podstawowy. Jeżeli tylko mamy jakąś myśl, coś przeżyliśmy i zgromadzi się kilkadziesiąt osób, to pierwsza myśl to jest założyć religię. Powiem Państwu taką anegdotę. Opowiedział mi kiedyś Jerzy Prokopiuk, tłumacz Junga, już niestety nieżyjący. On otworzył chyba jeszcze w latach 90. pod drugiej połowie w Warszawie klub Gnosis. I na pierwsze spotkanie do Muzeum Azji i Pacyfiku przyszło, nie wiem, kilkaset osób. Sala po prostu pękała w szwach. On oczywiście miał tam wykład. Jak wszedł na tą salę, zobaczył ten tłum, to w głowie mu się pojawiło, no to zakładam religię. Także właśnie ten stary psychologiczny odruch tłumaczy to, że zawsze wokół jakiejś nawet idei, a to dopiero wobec żywej osoby, która personifikuje tą ideę, gromadzą się różne dziwne typy, które po prostu chcą naśladować. I główną wadą książki Kult Junga jest właśnie to, że ona jest tak skonstruowana, żeby pokazać, że to sam Jung był taką pierwotną przyczyną tego wszystkiego. A to nie zawsze tak przecież jest. Jeżeli on lubił wokół siebie ludzi gromadzić, to bardzo często to były osoby najbliższe, które łączyły, z którymi łączyło związki przyjacielskie. Natomiast we wspomnianym przez Nola klubie psychologicznym Jung nawet rzadko bywał, jeżeli w ogóle. A imprezy, jakie tam podobno się odbywały, no to nie przypominały raczej czegoś, co można by nazwać kultem samej osoby Junga, który nieraz w najlepszym prowokatywnym stylu starał się obrażać uczestników niektórych takich zabaw. Nie były to spotkania towarzyskie, tylko na przykład z powodu jakiegoś święta. O ile dobrze pamiętam, może w tej chwili przekręcę opis takiej zabawy. Jest krąg, tak? Ktoś tam trzyma powiedzmy jakąś piłeczkę i rzuca drugiemu i mają się poobrażać. No to jest rzeczywiście ciekawa zabawa psychologiczna. Według mnie dosyć czasami niebezpieczna. No ale być może w wydaniu Junga udało się ją strawić. Byśmy też chcieli oddać głos. Jest jakiś pogłos, nie wiem. Jest jakiś pogłos. Aha, to nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem, dlaczego. Może pan profesor powinien wyciszyć? Nie jestem przekonany. Nie, chyba już nie ma. A, teraz nie ma. Dziwne. Dobrze, Adamie, czy chciałbyś zabrać głos, bo tak... Bo takie było założenie. Jasne. Jest tu parę wątków, które myślę moglibyśmy rozwinąć. Może na początek tak, bo to jest wątek, który się często pojawia w biografiach Junga. Jego wczesne zainteresowania dotyczą zjawisk paranormalnych. Uczestniczy w czymś w rodzaju takich sesji mediumicznych, chyba dosyć popularnych na początku XX wieku, w które zaangażowana jest jego kuzynka. Jakby moje pytanie byłoby związane, po pierwsze... Być może, żeby pan profesor opowiedział nam trochę o tych zainteresowaniach tymi dziwnymi rzeczami Junga, właśnie o tych badaniach, tych zjawisk nietypowych, paranormalnych, a po drugie o tym wątku z kuzynką, o którym można przeczytać różne dziwne rzeczy, między innymi, że tam był jakiś romans w tle. Nie jestem pewny, na ile to jest jakby umocowane tekstowo czy biograficzne. Kolejne plotki, a ja za przeproszeniem, ja zadam takie pytanie, które jest związane właściwie z tym, o czym Adam tutaj powiedział. Czy możemy... No, możemy oczywiście mówić na przykład o Kancie, tam krytycznym, przedkrytycznym, o Wittgensteinie pierwszym, drugim, o Heideggerze, tam który dokonał zwrotu później. Czy u Junga są też takie okresy, według których się ocenia jego twórczość? Czy raczej, tak jak tutaj Adam wspomniał, czy jest jakiś okres ezoteryczny, później freudowski i postfreudowski? Czy... Tutaj, znaczy opowiem najpierw pytanie na to pierwsze, tak? No, o co sobie poplotkujemy? To jest ulubione zajęcie, prawda? Jak mamy jakiegoś filozofa, to trzeba słyszeć o nim plotki. Może to nie, na początek nie powiem o plotkach, dlatego że on rzeczywiście, jeszcze będąc studentem, przypominam, że był studentem medycyny, należał do towarzystwa studenckiego Zofinga i tam wygłaszał oczywiście na temat filozoficzne wykłady, ale też mówił o parapsychologii czy okultyzmie i różnych takich rzeczach, także to było jego bardzo wczesne zainteresowanie i było na tyle mocne,
że rzeczywiście pisząc pracę dyplomową już z psychiatrii, bo na ostatnim roku zaczął studiować psychiatrię, wziął materiał z tych właśnie sesji, które się odbywały, który opracował, starał się opracować w sposób maksymalnie naukowy, tak? Odwołując się do dostępnych w tamtym czasie koncepcji psychologicznych, takich jak na przykład kryptomnezja. No ale z drugiej strony po prostu opisał to, jak odbywały się takie seanse spirytystyczne, które rzeczywiście w tamtej epoce były bardzo popularne. No i trzeba by tutaj jakiejś całkiem innej chyba dyskusji na temat, coś takiego, że statusu ontologicznego takich zjawisk. Tak? Możemy je całkowicie odrzucić, a możemy je zaakceptować chociażby jako zjawisko kulturowe. No? Że w pewnych okresach pewne rzeczy uchodziły za całkowicie realne i jeżeli na przykład alchemicy w XV, XVI, XVII wieku jeszcze szukali tego kamienia, żeby wytwarzać złoto, to spora część z nich była pewnie przekonana, że robią coś całkiem realnego. A sam Jung w swojej interpretacji alchemii stwierdził, że to jest tylko symbolika i psychologia. Nie było i zostały te sensy bardzo szybko przerwane, ale na tyle były one trwały długo, że Jung mógł zrobić materiał po prostu do swojej pracy dyplomowej. Na podstawie tego zatrudniono potem w szpitalu psychiatrycznym, także w tym momencie trzeba podziwiać też i samych jego promotorów, recenzentów i potem tego, który przyjmował go, czyli Blauera, który był bardzo otwartym umysłem. A odpowiadając na to drugie pytanie, wyróżnia się różne okresy w rozwoju myśli Junga. Czasem się można tak właśnie bardziej ideologicznie, że najpierw był bardziej ezoteryczny, no ale dlaczego nie był ezoteryczny pod koniec swojego życia, kiedy wymyślił synchroniczność, tak? Tylko nadał ją inną formę. A potem był bardziej freudowski na przykład i tak dalej, i tak dalej. Możliwe, że tak. Ja sam spotykałem różne tutaj określenia. Ważne jest, żeby się nie przywiązywać do Junga z jakiegoś określonego dzieła. Że on właściwie cały czas to rozwijał. Jak powiedziałem na początku, była to psychologia kompleksowa, związana z kompleksami. Potem wpadł na pomysł, żeby się odróżnić od Freuda, że będzie to psychologia analityczna. Tak? Potem w latach 20. dalej poszukiwał i potem miał już bardzo silny, długotrwały do końca życia okres, który możemy nazwać alchemicznym. Wtedy już nie ma żadnej książki, w której nie byłyby jakieś terminy i całe rozprawy na temat symboliki alchemicznej. Także ja bym tutaj tak, że był wczesny i późny Jung, to jest zbyt proste. Po prostu myślę, że był bardzo różnoraki Jung, cały czas zmienny. I gdybym miał tutaj tak metaforycznie się do tego odnieść, to Jung był bardzo takim proteuszem. Cały czas, jak ktoś go próbuje chwycić, no to on się zmienia w coś innego. Stąd właśnie te rozmaite biografie i prace dotyczące książek Junga i powstawania psychologii. Gdyby była przetłumaczona na język polski inna książka Shamdasaniego, takie też opracowanie naukowe pod tytułem Jung i powstanie współczesnej psychologii, to tam również jest opisane to, jak kształtowała się w jakim środowisku kształtowała się psychologia Junga. Tylko że wrażenie z tej lektury mamy całkowicie odmienne niż lektury książek Nola. I to właśnie pokazuje tą proteuszową naturę i samego Junga zresztą, i myśli jungowskiej. Także go nie przeszpilimy. Dobrze, no to ja bym może też takie pytanie zadał. Znowu jest jakiś pogłos. Nie wiem, czy mogę mówić, czy nie. Dobra, chyba już mogę mówić. Ja mam takie pytanie, no możemy to, jak już wspomnieliśmy o tym aryjskim Chrystusie, to może właśnie to jakoś szybko tam zdementujemy, nawiążemy do tego. Bo faktycznie no, chociażby Antony Stor tam doszukiwał się u Junga różnych cech takiego guru właśnie, tam wymieniał, że wymieniał jakieś tam konkretne cechy, które on mógł przejawiać. No i no ta identyfikacja, czy jakaś autoidentyfikacja Junga rzekoma
że miałbyś tutaj uważać za jakiegoś boga. No, wziąłaś też z konkretnego, no, Noll to wyciągnął z jakiegoś konkretnego wydarzenia, tak? I próbuje to jakoś interpretować w ten sposób, że Jung po prostu to, co mu się gdzieś tam pojawiło, że on to przyjął i zaakceptował. I wydaje mi się, tutaj jest ten główny punkt takiej styczności z tym, że później można mu zarzucać właśnie jakiś kult. A z drugiej strony właśnie mamy Shamdasaniego, który będzie się doszukiwał no, konkretnych wypowiedzi Junga, w którym on wypiera się tego, no ale faktycznie skoro on ma taki proteuszowy charakter, to czy nie można tego jakoś próbować uważać tych jego wypowiedzi za takich właśnie wymijających? Może takie pytanie. No już w tej książce, którą mamy w języku polskim, jest opisane przeżycie wizyjne Junga, którym on sam się chwalił na seminarium w 1925 roku przed gronem kilkudziesięciu swoich uczniów, czyli mówił o tym, tak? I w tym momencie wszystko zależy od tego, jaki mamy do Junga stosunek, bo możemy mieć bardziej pozytywny lub bardziej negatywny, a ten pozytywny jeszcze może być bardziej obiektywny, tak? I w tym momencie, jeżeli mamy Shamdasaniego, no to on po prostu bada, bo dla niego nie ma żadnej wartości poznawczej stwierdzenie, że Jung założył sektę. Po prostu. No, interesuje go psychologia i patrzenie, jak ona się rozwijała historycznie. Natomiast osoby bardziej takie jak Noll, ich interesuje właśnie to. Ja postawiłem w swojej recenzji taką hipotezę, która wynikła z lektury książki Nolla, który w pewnym momencie tak napomyka dosyć niewyraźnie o tym, ale być może on był młodym człowiekiem, który przeczytał wspomnienia, sny, myśli i zachwycił się Jungiem, jako tą wspaniałą osobowością, no normalnie oświecony, który był w ciele, tak? Który przeszedł pełną indywiduację, który właściwie był samym dobrym. Potem pewnie zaczął badać dalej Junga. No i okazało się, że Jung robił różne rzeczy, miał różne pomysły i w końcu się zdegustował tym, co robił Jung, i wypływa ta jego książka i ta druga książka po prostu według mnie z przyczyn dosyć osobistych. Nie wiem, ja nic takiego nie miałem, jeżeli tam kiedyś poznawałem Junga i potem czytałem różne książki o nim, okropne w sensie treści czy okropne w sensie sposobu napisania, to nigdy nie miałem czegoś takiego, że się załamałem, że Jung jest taki okropny, a myślałem, że jest taki piękny. Pamiętam, że już w latach 90. Na jednej z konferencji pisma albo Jerzy Prokopiuk miał wykład i też wspomniał o takim polskim młodym człowieku, który do niego przyszedł i właśnie chciał mieć gdzieś jakiś wykład i wspominał na tym wykładzie o tym, że Jung był wzorowym ojcem i mężem. No, polemizowałbym z tym drugim zwłaszcza, jeżeli związek pomiędzy Emmą Jung, Jungiem a Toni Wolf miał być wzorcem, no to tutaj nie zgadza się po prostu ze standardem kultury, tym bardziej tamtych czasów. Może w naszych czasach już jest inaczej. W każdym razie ja po prostu doszukuję się takich, no, w najlepszym psychoanalitycznym stylu biograficznym, pobudek do tego, że da się rzeczywiście z tych materiałów, do których Noll dotarł, zbudować taki obraz. No ale jak mamy klocki Lego, to możemy z tych klocków Lego zbudować plażę pełną palm i makietę obozu koncentracyjnego. Widziałem kiedyś coś takiego. Także tutaj myślę, że to jest ten właśnie przypadek i dopóki będzie można to robić, to ludzie będą dyskutowali nad, nie wiem, esencją tego, co Jung robił. No bo rzeczywiście, mnie to po prostu nie przeszkadza, że facet, który coś przeżył i miał silną osobowość, mówi o tym, co go zmieniło. I wywiera w tym samym bardzo silny wpływ na otoczenie, który poznajemy też w przypadku przecież innych osób, które niekoniecznie miały jakąś tam konfrontację z nieświadomością, ale po prostu zakładają mniejsze, mniej lub bardziej liczne kulty. To jest podobne do tych kłótni, czy na przykład ten epizod Junga to nie była czasem schizofrenia.
tym, co ja mam zawsze kłopot, prawda, jak to wytłumaczyć. No bo tak z punktu widzenia współczesnej psychiatrii to tak wygląda. Kiedyś profesor Jakubik, uczeń Kępińskiego, powiedział na jednej z konferencji, z jego punktu widzenia to był epizod psychotyczny. No to ja proponuję w takim razie, żeby zastosować kryterium pragmatyczne. Jeżeli po takim epizodzie psychotycznym zostajemy wielkim psychologiem, piszemy 20 tomów pism i mamy potężny wpływ na inne osoby, to czy to czasem nie jest tak, że to było coś innego? No i oczywiście tutaj tych innych określeń jest bardzo, bardzo dużo. A ja mam jeszcze jeden argument, może trochę śmieszny i tak dalej, ale cały czas w czasie tego trwania tego epizodu Jung co pół roku uczestniczył w ćwiczeniach armii szwajcarskiej. Był lekarzem. No to w tym momencie, jeżeli go wpuszczano tak, na ćwiczenia i zachowywałby się dziwnie, no to ze Szwajcarami jest coś nie w porządku. Podejrzewam, że chodzi tutaj o taki podział na to, że Jung potrafił w pewnych sytuacjach przeżywać bardzo dziwne stany, ale wtedy na przykład zamykał się w swoim biurze, że się tak wyrażę, w swoim gabinecie i rozmawiał ze swoją animą, albo spacerował po ogrodzie i rozmawiał z Filemonem, a jak mu dali wezwanie na ćwiczenia wojskowe, no to nie rozmawiał w tym momencie z Filemonem, kiedy siedział obok niego jakiś chory żołnierz. I tylko tyle. Jeżeli mamy taką zdolność, to wtedy nie jesteśmy schizofrenikiem. Nie wiem, czy panowie kiedyś spotkali jakiegoś porządnego schizofrenika. No, ja kiedyś w dawnym klubie Belmer właśnie coś takiego spotkałem. Bardzo miły człowiek w takim długim płaszczu, który przysiadł się do stolika, starszy, z taką siwą brodą. No i zaczął rozmowę. Bardzo miło. No, tak pewnie chciał się zaprzyjaźnić albo coś. Może, żeby mu piwo postawił. I jeszcze ktoś tam obok mnie siedział też. No, siedzieli młodzi ludzie. Też zaliczam się w tym momencie do młodych, bo to było kilkanaście lat temu. I co? Oczywiście on zaczął mówić. I jak doszedł do tego, że on boi się wrócić do domu, bo na korytarzu czekają na jego agenci KGB i takie inne opowiastki, to już wszyscy współczujący młodzi ludzie, którzy siedzieli obok niego, myśleli tylko o jednym. Jak najszybciej uciec do ubikacji. Bo straciliśmy kontakt, jak to mówiło się w czasach Junga, raport pomiędzy jego psychiką a naszą. Na początku wydawało się, że jest ok, a kiedy ja próbowałem coś rozmawiać, on dalej mówił swoje. Gdyby się Jung tak zachowywał, to myślę, że armia szwajcarska by z niego zrezygnowała. Natomiast on potrafił to oddzielić. I to jest bardzo, bardzo ciekawa umiejętność, bardzo rzadka. Natomiast treściowo, czy też materialnie, jego doświadczenia rzeczywiście psychiatra musiałby tak ocenić. Tylko że potem schizofreników to my spotykamy na przykład w Rybniku. I wtedy oni się zachowują inaczej, całkiem. Może też dobrze, że w czasach Junga nie było, nie wiem, środków, które by zgasiły te jego przeżycia. A on okazał się wystarczająco silną osobowością, żeby to go nie rozbiło. Tak bym powiedział. Mam nadzieję, że coś nie ściemniłem chociażby. Ja tylko powiem... Tak. W tej chwili ogląda nas 200 osób i zachęcam też do zadawania pytań. A my natomiast jeszcze chciałem zapytać. Rzeczywiście, jakby możemy w ogóle przedstawić tą tezę Nola, bo teza głównie, co Nol zarzuca Jungowi. To, że Jung podobnie stworzył tak wokół siebie kult, który polegał na tym, że założono organizację na pieniądze właśnie, i tutaj, żeby się nie pomylić nazwiskami, pani McCormick? Tak. I... Oj, sekundę. Dziękujemy bardzo za donata. Za poprzedniego. I za poprzedniego też. Ciotka Rockefellera też dała sporą sumę na między innymi klub psychologiczny. Tak. Nie pamiętam.
I jeszcze, no i właśnie, teza jest taka, że Jung pod przykrywką właśnie klubu psychologicznego utworzył jakiś kult, który miał służyć temu, żeby, no właśnie, żeby co, żeby jakby na czym miało to polegać, bo to też nie do końca jest jasne, czy on miał jakieś, czerpał korzyści finansowe, czy raczej chodziło o jakieś, nie wiem tutaj, jaki mógłby mieć z tego interes hipotetycznie, bo to nie jest jasne, chociażby to. Druga rzecz jest taka, no Shamdasani pokazuje właśnie chyba tak dość taki też sposób, że nie jest jasne, dlaczego ten klub został stworzony, że sami uczestnicy jakby z jednej strony chcieli w nim dyskutować na tematy właśnie związane z psychologią analityczną, a inni chcieli sobie odpoczywać po prostu w pansjonacie, tak, bo tam były podobnie bardzo dobre warunki. I jest tylko kilka relacji, w zasadzie tutaj jest chyba problem. Tutaj jest problem, że za mało jest relacji na ten temat, natomiast ja bym chciał też zapytać właśnie pana profesora o to, czy może pan profesor wie coś więcej na ten temat, co się działo w tym klubie, dlaczego ten mit powstał, jakby jakie jest źródło tego i no i o tych pacjentach może pan coś powiedzieć? Czy... To może zacznijmy po prostu od koncepcji Junga. W ramach jego koncepcji indywiduacja nie oznacza indywidualizmu i oddzielenia się od społeczeństwa. Według niego jednostka, która się indywiduje, może wreszcie po raz pierwszy naprawdę uczestniczyć w relacjach społecznych. Dlatego, że na przykład poznaje swój cień i nie projektuje go już na innych. Jej relacje są bardziej autentyczne. Bardziej prawdziwe, że już nie powiem o integracji animy czy animusa potem. I w tym klubie byli uczestniczyć pacjenci w trakcie lub po analizie. Czyli rzeczywiście można powiedzieć tacy lepsi, nie? Niezwykli ludzie. Ale Jung chciał sprawdzić, czy rzeczywiście da się z takich ludzi zbudować jakąś społeczność. Bo jak dobrze wiemy, jak sobie zgromadzimy kilkudziesięciu przypadkowych ludzi i umieścimy ich w jakimś osobnym miejscu, gdzieś na jakiejś wyspie powiedzmy, to zaczynają się dziać najdziwniejsze rzeczy. Natomiast Jung chciał zobaczyć, czy da się stworzyć rzeczywiście jakąś, może tutaj też jest jakiś taki element utopijny, że to jest zdrowa społeczność. Nie wiem, tak to Noll referuje, ale nie chodziło tutaj o stworzenie jakiejś takiej podobnej do opisywanej przez Nolla społeczności w Asconie, gdzie mielibyśmy mieszankę różnych dziwnych koncepcji i zachowań, tylko to było maksymalnie burżujskie. To była willa w Zurichu, gdzie można było osobiście napić herbaty, zjeść ciastka i tak dalej. Może czasami były jakieś dziwne zabawy, o których mówiłem, ale to było wyjątkowe. Ja też nie słyszałem o jakichś tam wyjątkowych ekscesach i bez wątpienia z klubu psychologicznego Jung nie miał większego pożytku poza potencjalnie poznawczym. Jeżeli chodzi o na przykład korzyść finansową, to nie od zwolenników jego klubu psychologicznego, tylko właśnie od bardzo bogatych osób. Na przykład potem założono fundację Bollingen do wydawania jego książek. To też była dotacja od milionerów amerykańskich nazwiskiem Mellon i tak dalej, i tak dalej. Także to były jednostki, które się pojawiały u Junga, przechodziły u niego lub u jego ucznia analizę mniej lub bardziej udaną. W każdym razie były usatysfakcjonowane, no i potem dawały pieniądze. Natomiast ja nie widzę, poza książką Nolla, nie widzę żadnych sektopodobnych zachowań w przypadku Junga. To, że Jung się potrafił czasem dobrze bawić, do tego nie potrzeba sekty przecież. No i tyle. Tylko, że to były całkiem innego rodzaju imprezy. No to ktoś mógł powiedzieć, że nie wiem, impreza w akademiku to jest sekta. No naprawdę? No raczej nie. Mimo, że tam mogą być dziwne zachowania, bardzo dziwne rozmowy, jeżeli tam są filozofowie i mogą się dać różne inne jeszcze rzeczy. Tak więc tutaj na pytanie, jakie byłyby korzyści, Nie wiem. Może ktoś z państwa wie, może ktoś chciałby założyć taką sektę od razu,
Natomiast ja powiem Państwu coś od siebie, nie? Bo ja miałem podobny odruch jak Prokopiuch, tylko nie na jakimś wykładzie, gdzie przyszło dużo osób, tylko nie? Jak dorwałem w 2000 roku tą książkę Nola, no to czytam, kurczę, zupełnie inne podejście. I tak czytam i to był taki pierwszy impact, że kurczę, no, to rzeczywiście mogłaby być sekta, nie? I wtedy mamy zawsze w tylu taki diabelski głosik. A może ty też to zrobisz? To jest jedyny pożytek z książki Nola i jego wizji, że zakładamy sektę. Bo w takim razie zakładamy sektę, filozofia tak bardzo. Dobrze, ale... Ja dalej jestem nie... w tym krańcowo naiwny, proszę Państwa, w zakładaniu sekty, bo ja kiedyś uczyłem w liceum i to było w latach, no skończyłem w początku lat 2000. No i to było w czwartej klasie, jakiś tam fakultet i tak dalej. Nie, no młodzież, ale nie taka, znowuż całkiem malutka. I ja, żeby coś powiedzieć na temat New Age'u i takich klimatów, postanowiłem zrobić taką zabawę filozoficzną, nie? Wszedłem do klasy, tam kilkanaście osób i mówię, a dzisiaj zrobimy coś takiego. Wyobraźmy sobie, że zakładamy sektę. Proste pytanie. Co jest potrzebne do zrobienia sekty? I ci młodzi ludzie zaczęli mi odpowiadać, ja zacząłem wypisywać na tablicy. I tak, nie? Jakieś fajne miejsce, takie odludne, wypas obok jezioro, żeby można było się kąpać i tak dalej. Kobiety, żeby było wesoło, pieniądze, wiadomo, że są potrzebne i takie rzeczy. Ja tak wypisuję, tak się patrzę na nich i mówię, no dobrze, no pieniądze, kobiety, piękna okolica, wiele rzeczy materialne, no ale musi być jakaś chyba doktryna. A oni, a no dobrze, niech będzie. Niech będzie. Jako ostatnia pozycja. No, natomiast moje wyjście jest odwrotne. Jung miał chęć stworzyć pewną koncepcję. Tak? I od tego zaczyna. A to, co potem się działo, no to już było moim zdaniem wtórne. Dobrze, my mamy chyba jakiś problem z... ze streamowaniem, tak, no, nie wiem. Wygląda tak, jakby coś przerwało, ale my jesteśmy dalej, więc internet mamy, więc nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, czy nas dalej widać, bo program pokazuje, jakby się coś sypało, ewidentnie. Nie wiem, coś, dobrze, może, czy nas dobrze słychać tutaj przynajmniej na naszym... Trochę teraz o jakość spadła obrazu, takie mam wrażenie. Aha, dobrze, to my wracamy już. Wracamy do normy. Okej, dobra. Że przepraszam, mnie dobrze, to może... rozproszyło trochę, tak. Kontynuujemy? Tak. Dobra, to może ja mam jeszcze takie pytanie, może takie trochę wprowadzające, ale pojawiło się trochę takich terminów technicznych jakby z teorii Junga, więc może pan profesor by nam przybliżył parę z nich, zaczynając od tej słynnej zbiorowej nieświadomości, a co to jest, tak jakby wyjaśniając na takim dosyć wprowadzającym poziomie. Jak najbardziej. Może znowu zaczniemy od tej książki Nola, gdzie Nol no już całkowicie prześmiewczo mówi, że swoją zbiorową nieświadomość Jung znalazł na półkach swojej biblioteki, które były pełne dzieł mitologicznych. Szczególnie tak zwanego, takie główne dzieło Kreuzera o mitologii wszystkich krajów. Jung rzeczywiście tak z początkiem XX wieku, 1908-1909, wpadł na taki pomysł, żeby intensywnie badać mitologię i sam to robił i polecał to swoim uczniom w szpitalu po to, żeby interpretowali potem przypadki psychiatryczne w pewnym kontekście szerszym, mitologicznym i kulturowym. I z tych pomysłów, z tego badania mitologii z czasem ukształtowała się koncepcja właśnie zbiorowej nieświadomości, która mniej więcej no, też właśnie ewoluowała. Doszło do ewolucji tejże koncepcji, bo można by wyróżnić takie dwa podstawowe elementy. Po pierwsze jest to, że jest to swego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, pamięć zbiorowa ludzkości. Tylko że nie wiadomo, na jakim musiał, jakby to pamiętanie miało zachodzić. I to brzmi rzeczywiście bardzo ezoterycznie, że wszelkie doświadczenia ludzkości gdzieś się odłożyły w jakimś substracie. Co by to było? Tego nikt za bardzo nie wie. Ja widzę w koncepcji nieświadomości zbiorowej, która zawiera w sobie właśnie taką zbiorową pamięć całej ludzkości, bardziej to, co Jung widział w drugiej połowie życia. Czyli, bo ktoś mógł powiedzieć, no mamy zbiorową koncepcję, mamy
mózg i układ nerwowy, to jest taki sam u każdego człowieka. I może to jest biologiczna podstawa wytwarzania identycznych wyobrażeń w różnych miejscach i kulturach świata. Bo to jest jak gdyby podstawa terminu zbiorowanie świadomość. Tak? Zawiera w sobie archetypy, czyli zdolność do wytwarzania bardzo podobnych obrazów i symboli w różnych czasach i w różnych miejscach, gdzie nie możemy dopuścić do tak zwanej dyfuzji kulturowej. Tak? Czyli jest to bardzo ciekawa teza i być może dla osób nastawionych bardziej biologicznie może być tłumaczona tym, że mamy ten sam układ nerwowy, ten sam mózg, a może w tej chwili bardziej modne byłyby geny na przykład. No ale oczywiście nie jest to podejście współczesnej nauki. I jedno, chyba Noll o tym wspomina rzeczywiście, ja mu tutaj przyznam rację, podejście Junga nie jest zgodne ze paradygmatem współczesnej nauki. Dlatego ja Junga nie traktuję jako naukowca, który odkrył nieświadomość zbiorową w mózgu, tylko bardziej jako filozofa, który wymyślił koncepcję, która służy hermeneutycznemu traktowaniu różnych sfer kultury i wytworów kultury. Czy ja mogę je po prostu zrozumieć w ten sposób, że pojawiają się te różnego rodzaju struktury i są one niezależne od tego, kim jest człowiek, w jakim strukturze mózgu i tak dalej. Czyli ta nieświadomość zbiorowa staje się bardziej wykraczająca. No tutaj Jung też miał wielkie problemy, no bo jeżeli nie ludzki organizm, to gdzież ona jest? Nie wiem, słychać mnie? Tak, 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 bardzo dobrze słychać. I ja mam od razu pytanie na szybko takie. Jeżeli chodzi o strukturalizm dwudziestowieczny, to oczywiście to jest co innego, ale czy to nie są podobne do siebie trochę teorie? Teraz zawiesiło. Pana profesora zawiesiło. To faktycznie coś padło. No, zobaczymy. To poczekajmy może chwilkę. W komentarzach tam się osobna trochę dyskusja nie do końca może na temat wywiązała. Fajnie by było, jakbyście się skupili raczej na tej treści merytorycznej i na tego typu pytaniach, bo no, ktoś musi tutaj... pytania są po to, żeby się czegoś tutaj jednak dowiedzieć. Tak. Pan profesor tutaj też... Jest? Chyba znowu działa. Tak, działa. Tak, działa, działa, tak, działa. Tak, działa, działa, działa. Duch Junga ingeruje, żeby o nim nie plotkować. Tak, mieliśmy jakiś problem techniczny. Doszliśmy do pytania Filipa, kiedy Filip pytał o podobieństwa, być może, które występują między strukturalizmem, tym dwudziestowiecznym, a teorią Junga. Co pan profesor o tym sądzi? No, po prostu jest to do pewnego stopnia porównywalne. Jeżeli sobie poczytamy Lewi-Strossa i to zobaczymy, że jego podejście... No nie, ja bym to powiedział troszkę inaczej, że Jung rzeczywiście nie w pełni wydobył się z tych swoich przeżyć. Jak się czyta jego książki, to widać, że one są pisane bardzo często innym organem niż intelekt. Dlatego są takie dla wielu osób przejmujące. Natomiast u Lewi-Strossa mamy porządną analizę intelektualną struktur mitologicznych. Za bardzo nie powiem, bo się na Lewi-Strossie nie znam, dlatego ograniczę się tutaj tylko do takiego właśnie porównania bardzo, bardzo ogólnego. Dobrze. To może jeszcze takie pytanie, które zazwyczaj się pojawia w kontekście filozoficznym. W sensie u Junga są archetypy i one się wydają być do pewnego stopnia podobne do tak zwanych idei czy wzorców, w sensie Platona. I jakby się dało ustawić te dwie koncepcje, na ile one są podobne, a czym się różnią? Ja tutaj kiedyś przeczytałem bardzo fajne zdanie niemieckiego filozofa i fizyka zresztą, von Weizsäckera, który to komentował szalenie trafnie. Mianowicie, że współcześnie niektórzy traktują Platona w ten sposób, że Platon po prostu miał bardzo dziwne pomysły i o naszych pojęciach mówił, że istnieją gdzieś w sferze ponadbytowej i tak dalej. W tym sensie Jung był o wiele lepszym platonikiem niż ci współcześni interpretatorzy Kanta, Platona, przepraszam, już mi
już mi się myli, że on tylko hipostazował nasze pojęcia. Tak? Dla Junga jeszcze archetyp ma element emocjonalny, jak my go przeżywamy. Choćby on był na przykład w postaci jakiegoś symbolu sennego, no to może na nas wywrzeć bardzo silne wrażenie. I w tym momencie dochodzi do pewnej, może dojść oczywiście, do pewnej transformacji naszej osobowości, do ciekawych przeżyć. Szczególnie się to może udać, jeżeli jesteśmy na przykład w analizie jungowskiej. No i wtedy odwołujemy się do czegoś, co jest ogólne, czyli jest archetypem, ale pojawia się w nas, indywiduach i wywiera nie tylko wrażenie poznawcze, ale również silne wrażenie emocjonalne. I to byłaby taka podstawowa różnica. Nie wiem, jak Platon przeżywał ideę. Możliwe, że również bardzo ciekawie. W każdym razie skąpo, ale czasami się Jung odwoływał do podejścia platońskiego, no ale po prostu podobnie jak nie chciał być posądzony o to, że jest założycielem kultu, tak samo nie chciał być posądzony o to, że jest filozofem. I dlatego właśnie powiedział kiedyś, że używa filozofii w takim bardzo wąskim zakresie. Ale z pewnego punktu widzenia filozofował dosyć intensywnie, bo zbudował taką bardzo specyficzną, ale dla mnie osobiście hermeneutykę. Okej, no to ja mam takie pytanie, idąc może tym tropem zarzutów Nola, jakie się pojawiało. On tam między innymi właśnie zarzuca jakieś takie próby powrotu do tej pogańskiej mitologii, właśnie jakby to miałoby stanowić jakieś takie głębsze wewnętrzne korzenie, które zostały, to jest też taki zarzut trochę, taka interpretacja trochę, bym powiedział, jakiś na podłożu takim cywilizacyjnym wręcz, że na to zostało narzucone całe to chrześcijaństwo, które zaczęło nam przysłaniać właśnie jakieś głębsze pokłady i zadaniem by było rzekomo gdzieś tam dokopanie się do nich. Dla mnie to brzmi trochę tak właśnie jak taka swoista, nie wiem, anamneza platońska. Takie odebrałem wrażenie po prostu czytając tego Nola, że on coś takiego próbuje mu tutaj wykazać. No i faktycznie jaki był ten stosunek Junga do chrześcijaństwa i do tego pogaństwa w sumie też, bo... No, w każdym razie jest jedno pewne i Nol o tym pisze, że Jung nie wymyślił tych ruchów wszelkiego rodzaju pogańskich, które kwitły w tamtych czasach i zresztą kwitną też do dzisiaj. I to jest po prostu efekt tego, że współczesna kultura od wieku co najmniej XVIII, a najpóźniej XIX po prostu może odeszła od tych swoich, jak to się mówi, chrześcijańskich korzeni. Tylko ja bym powiedział, że te chrześcijańskie korzenie w ujęciu Junga, no to były trochę za słabe, nie sięgały bardzo głęboko, tak? Jest takie powiedzenie metaforyczne Junga, że każde drzewo, które ma wzrosnąć do nieba, musi korzeniami sięgać piekieł. No to takie drzewo chrześcijaństwa jednak dla niego nie było. I dlatego właśnie było tylko pewną warstwą w psychice. No tutaj jest pewien model, można powiedzieć dosyć gruby i Nol się go silnie czepia, że mamy taką, prawda, metaforykę nawet górniczą wręcz, prawda, że są różne warstwy, jak w geologii, czy geologiczną metaforykę i im idziemy głębiej, tym jesteśmy bliżej tej powszechnych archetypów, a wcześniej są jakieś narody, potem są jakieś klany, potem jest rodzina najbliższa i potem jest indywiduum. Taka chyba nawet rysunek tam jest obecny. No to oczywiście jest to bardzo gruba metaforyka, ja się z tym zgadzam, którą Jung też w pełni sam nie wymyślił, to też Nol pokazuje, no ale potem sam Jung nie zmienił zdania w tej sferze, już nie używał tego porównania. Jest ono obecne w książce, to napisała jego uczennica Jolanda Jacobi na przykład, w 1939 roku Psychologia Cygi Junga. Natomiast jego stosunek do chrześcijaństwa się nie zmienił. I tutaj znowuż jest wielki obszar do dyskusji, bo ciągle się pytają ludzie, czy on był chrześcijaninem, czy on nie był chrześcijaninem.
no to ja bym najchętniej odpowiedział, no był dziwnym chrześcijaninem. Bo jeżeli przez chrześcijaństwo rozumiemy przynależność do pewnej denominacji, to on był członkiem formalnym jakiegoś tam kościoła w Szwajcarii, protestanckiego. No jak wiadomo, jego ojciec był protestanckim pastorem, ale jeżeli, ale to jest formalnie, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o treściowo, no to w tym momencie Jung głęboko transformował doświadczenie chrześcijańskie. I dlatego, jeżeli mu na przykład Martin Buber zarzuca, że był gnostykiem, no to był. Jak można komuś zarzucać, to jakby komuś zarzucać, że jest murzynem na przykład, no. No to jest rasizm w tym momencie. No po prostu Buberowi się to nie podobało, natomiast bardzo wiele osób i na Zachodzie i w Polsce cały czas są dzieła dotyczące gnostycznego Junga na przykład. Jerzy Prokopiuk zareklamował Junga w Polsce jako gnostyka XX wieku. Ja napisałem kiedyś w Hermione tekst, w którym widziałem Junga jako hermetyka, czyli to też jest przecież forma gnozy. Ja po prostu nie widzę nic w tym określeniu pejoratywnego, no bo nie jestem ani jakimś wyznaniowym Żydem, ani protestantem, ani nie jestem chrześcijaninem. Po prostu jest to dla mnie pewna forma opisu. No, gnoza była pewnym ruchem kulturowym w początkach naszej ery. Miała swoich przedstawicieli, mieli oni jakieś pomysły. No to niby dlaczego w XX wieku nie mógł się pojawić ktoś, kto ma podobną intuicję wobec rzeczywistości, tylko wyrażają w innym języku, gnostycy w języku religijnym, no bo takie były czasy, a po 2000 lat prawie Jung znalazł język psychologiczny. Na początku to oczywiście była psychoanaliza Freuda, ale od 1900 lat tak, tworzy swój własny język, żeby wyrazić te swoje podstawowe intuicje. Być może nawet gdyby nie spotkał Freuda, gdyby Freud nie istniał, to też Jung był Jungiem, tylko używałby troszkę innego języka na początku, no bo on bardzo dużo zaczerpnął od francuskiego psychologa Pierre'a Janeta na przykład. I też można powiedzieć, że on był po Janecie bardziej na początku swojej twórczości, no ale potem spotkał Junga, Freuda. Można by Freudowi zarzucać, że był taką osobowością charyzmatyczną i przyciągnął do siebie biednego Junga i jeszcze całą grupę curychską, dajmy na to. No. Tyle miałbym tutaj do powiedzenia. Że jak zaczęliśmy mówić już o chrześcijaństwie, to też kolejny zarzut, który Noel stawia, a to są tak zwane, i tutaj dzięki właśnie recenzji pana profesora zwróciłem na to uwagę, zarzuca mu jakieś kulty nietrzańskie albo religię nietrzańską, coś takiego. Natomiast na co pan profesor zwrócił uwagę, że Jung czytał, no tutaj bezpośrednio czytał niczego. I oczywiście my robiliśmy po prostu streamy o niczym, więc to jest wszystko tutaj powiązane. Pytanie jest takie, jaki wpływ wywarła właśnie filozofia niczego na Junga? Czy rzeczywiście jest coś takiego jak religia nietrzańska, czy to nie jest to samo, co się zarzuca ateistom, że mają jakąś religię ateistyczną? Nie wiem, no to trzeba by poszperać po internecie, wrzucić hasło po polsku, po angielsku, religia nietrzańska. Może jest jakaś taka grupa, nie? Są to ostatecznie kościoły gnostyckie w różnych miejscach, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Po prostu, jeżeli ktoś ma i trochę pieniędzy, jak już powiedziałem, ładny dom i jakiś pomysł, to może założyć kościół, nie? I będzie zwolniony od podatku. No, bardzo dobrze. Natomiast poza książką Nola jakoś nie słyszałem na temat religii niczańskiej. Na pewno były grupy, które się wokół tej jego myśli jakoś próbowały tam zbierać i tak dalej, ale żeby to był jakiś powszechny termin, to raczej nie. To trzeba by się zapytać specjalisty od Nietzschego. Natomiast Nietzsche wywarł bardzo silny wpływ na Junga. Czytał go już w młodości. Potem czytał w czasach konfrontacji z nieświadomością, czyli około 1915 roku. I Nietzsche jest cały czas obecny w postaci cytatów w jego książkach. No i pod koniec, w latach 30, aż do 39, prowadził najdłuższe seminarium poświęcony właśnie taką rzeczy, także Zaratustra. I w tym momencie można by powiedzieć, że to był ten filozof, który
jako jeden z takich klasycznych filozofów zachodnioeuropejskich najbardziej właśnie wpłynął na myśl jungowską. Bo ktoś mógłby powiedzieć, że na przykład koncepcja jaźni u Junga, Jung też tak kiedyś stwierdził, pochodzi ze... Przepraszam. O, postaram się wyłączyć komórkę. Coś działa albo coś działa nadmiarowo. Od hinduskiego Atmana pochodzi jaźń. Jung kiedyś tak napisał, prawda? Ale możemy, jak w tej chwili w tłumaczeniu Sławy Lisieckiej, tak, też mamy ten termin jaźń. Jak czytam te fragmenty na temat jaźni u Nietzschego, no to cholernie pasuje. No, normalnie jakby Nietzsche cytował Junga, nie? Także w tym momencie pytanie tylko, kto kogo mógł cytować, no bo wiadomo, że Jung czytał Nietzschego w oryginale i tamto słowo, którego potem sam Jung użył, też się pojawia. I w podobnych kontekstach bardzo. Także no oczywiście też możemy tutaj pokazać, że sam Jung kiedyś, tylko nie wiem jak to określić, no nie oskarżył, nie? Tylko tak to było dla niego jakaś chyba bardzo metafory, bo jeżeli wiadomo, sam Nietzsche nie założył osobiście żadnej religii. Coś panowie o tym wiedzą? Ze swojego życia? No nie, no właśnie, nie? Chociaż pod koniec życia utożsamiał się z Dionizosem. Ale to do kultu musi być fajne mieszkanie, pieniądze, kobiety i tak dalej. Koncepcję już miał. To w takim razie, proszę państwa, jest takie określenie Junga, że, jak to nie pamiętam dokładnie, że Nietzsche był twórcą takiej Ewangelii ziemskiej. Tak? Że on, ja to kiedyś napisałem dawno temu taki tekst dotyczący Nietzschego i cielesności i tam właśnie to ująłem, że był takim ziemskim prorokiem. Tak? Prorocy zawsze uczą o transcendencji, o niebie i tak dalej, natomiast Nietzsche właśnie tam z dołu sięga i stamtąd próbuje coś wyciągnąć. Co się bardzo Jungowi spodobało, dlatego mówię, że to nie był zarzut, że pisał Nietzsche nową Ewangelię, tylko to było właśnie stwierdzenie, że Jungowi się to bardzo spodobało, no i w pewnym sensie dalej kontynuował to dzieło, no bo potem pisze, że to doświadczenie jaźni, czyli prawdziwej naszej tożsamości, musi zawierać w sobie element ciemny, ziemski, ołowiany. Tak? Czyli coś takiego, co jest w nas, a co nie jest tylko jasne, niebiańskie, dobre. Jaźń to jest jedność przeciwieństw. A przeciwieństwa to na przykład dobro i zło, jasność i ciemność. I w tym momencie dopiero ta pełnia dla Junga jest czymś, do czego warto dążyć, a nie ascetyczna doskonałość, tylko sięgająca transcendencji, która oczywiście nie jest możliwa. To ja myślę, że też zobaczymy czat i pojawiło się kilka takich pytań, właściwie jedna uwaga i pytanie. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj podejście naukowe, bo najpierw tutaj padło stwierdzenie, że mamy XXI wiek, nauka już dawno wyparła jego idee, zresztą ukradzione od inspiracji innych, a później pytanie jest, co zostaje, jeśli potraktować Junga stricte naukowo, czy możemy wyłonić prawdy naukowe z jego działalności i twórczości, Marysia Stelmach. Właściwie jakie są relacje pomiędzy nauką? Ja wiem, że też pan profesor ma bardzo świetny wykład na temat właśnie fizyki kwantowej tutaj i Junga na YouTubie, także bardzo polecam. Może to jest jakaś też odpowiedź, ale... Pytanie właśnie znaczy... jest... Nie, trudno dużo mówić, ale ja znam parę książek, które próbują na przykład osadzać myślenie o archetypach w jakichś strukturach biologicznych człowieka, czyli w kontekście współczesnej nauki. No tutaj musiałbym może dać specjalny wykład na ten temat, ale są takie próby i po prostu mówię, że tutaj jest kwestia po prostu podejścia, nie? To jest kwestia taka, że na przykład jak my rozumiemy nieświadomość po prostu. Dla Junga jest ona, wyraża się poprzez symbole, jakieś obrazy oniryczne i tak dalej. I to dla współczesnego naukowca po prostu jest niestrawne. Ja kiedyś coś mówiłem w jakimś miejscu o nieświadomości
i tam było paru kognitywistów i od razu było pierwsze zastrzeżenie, że, ale to ktoś mówił o nieświadomości i pierwsze słowa jego wykładu, ale to nie ma nic wspólnego z Jungiem. No to ja się w tym momencie rzeczywiście zgodzę, że jest inne rozumienie, ale nieświadomość też jest obecna w wielu innych koncepcjach. Także można próbować starać się Junga łączyć z nauką, tylko ja osobiście tego nie robię, bo dla mnie jest to forma, jak już mówiłem wcześniej, pewnej hermeneutyki. Nie wiem, czy jeszcze tam coś było dalej w tym pytaniu? Nie, właściwie to całe pytanie przeczytałem. Także też zachęcamy do zadawania pytań. Dobra, możemy przejść do... Może jeszcze taka rzecz, która wydaje mi się, że byłoby dobrze, by padła. Pytanie takie o charakterze ogólnym. Załóżmy, że kogoś zainteresuje twórczość Carla Gustava Junga. Jaką książkę polecałby pan profesor na start z samej twórczości Junga i może jakieś opracowanie, tak nie wiem, z 2-3 pozycje? Tylko nie Richarda Nola. To później, ani nie wiem... to słynne dzieło o alchemii Mysterium Conjunctionis, gdyby ktoś jako pierwszy zaczął czytać, to by po prostu, mówiąc kolokwialnie, odpadł. Jest taka książeczka samego Junga, gdyby ktoś chciał poczytać, kiedy on próbował jedyny raz w swoim życiu mówić o swojej koncepcji w sposób rozsądny, bo w słynnej psychiatrycznej klinice w Tavistock w Londynie, gdzie miał bardzo bogatą i utytułowaną publikę, nie byli to laicy, tylko właśnie psychologowie i psychiatrzy. I tam w tym dziele pod tytułem Podstawy psychologii analitycznej, pod tytułem Wykłady tawistockie, mamy coś, do czego sam Jung się zmusił, czyli w miarę, można powiedzieć, poukładany, bardziej z intelektu, wykład jego koncepcji. Tak, natomiast jeżeli chodzi o jakieś opracowanie dzieła Junga, no to dalej pozostaje książka Jolandy Jacobi, czyli Psychologia C.G. Junga, jako takie wprowadzenie. Jest tego duże mnóstwo. To ja może jednak się w tym momencie zareklamuję rzeczywiście, bo jak Państwo wejdą na stronę Akademii Jungowskiej, czyli www.akademiajungowska.pl, to tam jest taka zakładka czytelnia, gdzie na każdy temat jungowski mamy przynajmniej 5 pozycji podanych. Czy to artykuły, czy różne książki. I w tym momencie można sobie tam wybrać. A tak syntetycznie to te 2 pozycje na początek, żeby poczytać, nie sięgać do jakichś grubych dzieł Junga na początku, bo to powoduje depresję. Tak słyszałem od pewnego starszego pana, znaczy starszego 45-letniego, który kiedyś ze mną rozmawiał po jednym z pierwszych moich wykładów i właśnie się żalił, że on czytając Junga popada w depresję. Jeżeli ktoś ma takie efekty, to nikt nie czyta Junga po prostu. Jest bardzo takie kontrowersyjne pytanie, ale bardzo aktualne. Damian Godek-Wocjal pisze, tak, słucham tej dzisiejszej rozmowy i mam kontrowersyjne pytanie. Czy arcybiskup Jędraszewski może mieć rację, stwierdzając, że psychoanaliza odciąga ludzi od kościoła i spowiedzi? Ajajajajajajajajaj. Przede wszystkim nie on pierwszy. Jest to teza, którą spotykam. Też może już nie będę wymieniał więcej nazwisk, żeby nie robić reklamy tym panom. To są tacy, prawda? No dobrze, jednego wymienię. To słynny ksiądz, doktor habilitowany Aleksander Posacki, który pisał teksty na temat Junga, napisał książeczkę pod tytułem bodajże Psychologia a New Age, nie? Bo teraz to jest taka zakładka, do której się układa Junga. Tak? Podobno Noll twierdzi, że kiedyś to był ruch wolkistowski, a od lat 60. to jest New Age, nie? To za 10 lat to wsadzą jeszcze do kolejnej jakiejś zakładki, która wtedy powstanie. Jak mówię, jest proteuszowy, no to może pasować do każdej zakładki. I taka jest teza w pracach księdza Posackiego właśnie, że podejście Junga jest po prostu całkiem sprzeczne z chrześcijaństwem, jego koncepcja zła na przykład. I w tym momencie może zagrażać zdrowemu myśleniu chrześcijanina. Co zresztą sam Jung już zrobił, bo znany jest przykład tego, że
On przyjaźnił się przez dobrych parę lat z dominikaninem. To był ojciec Victor White. I dyskutowali, zapraszał go do swojej wieży w Bolingen i dyskutowali na temat różne tematy, między innymi wysoce teologiczną i filozoficzną kwestię privatio boni. I na tym poziomie, tak, po prostu się rozstali. Bardzo ciekawe to jest, bo Jung uważał, że to dominikanin wyraził w pewnym momencie taką intencję, żeby to dominikanin, czyli właśnie White, kontynuował jego dzieło. To jest też przyczynek do kwestii tego, czy Jung był chrześcijaninem, no, chciał, żeby dominikanin kontynuował jego podejście. Czyli on sam, Jung, nie widział tej sprzeczności. Wychowany w seminarium dominikanin nie mógł strawić podejścia Junga. Także rzeczywiście Noll też ostrzega, nie, kierowników duchowych, żeby nie korzystali z Junga. Ale z drugiej strony jest taki, o ile dobrze pamiętam, benedyktyn Anselm Grün, który bardzo pięknie z Junga korzysta. Pisze takie popularne małe książeczki, na przykład o drugiej połowie życia, albo Psychologia głębiej i teologia, też takie malutkie. I jemu to nie przeszkadza, że tam się Jung pojawia. Także tutaj po prostu, no, bym powiedział, że tak. To jest podobnie jak z tym słynnym powiedzeniem Einsteina. Być może Einsteina. Jemu wszystko przypisywali, także jak to nie będzie jego, to proszę mi wybaczyć, ale to wszystko powiedział Einstein. Że jak uprawiasz naukę na takim płytkim poziomie, no to nic nie daje. Jak na troszkę głębszym, to stajesz się ateistą, a jak najgłębszym, czyli rozumiem jak sam Einstein, to znowuż wracasz do wiary. Tylko jak dobrze wiemy, ta wiara Einsteina, oparta na głębokich badaniach naukowych, nie była wiarą katolicką czy protestancką, to był panteizm Spinozy. Czyli w tym momencie rzeczywiście, jakby ktoś tak głęboko poznał Junga, no to mógłby mieć problemy z takim zwykłym, denominacyjnym, instytucjonalnym podejściem do religii chrześcijańskiej, czy w Polsce katolickiej. Także zgodziłbym się rzeczywiście, owieczki, nie idźcie, nie czytajcie Junga. Czy to jest chyba problem w ogóle jakiegokolwiek rozważania na tematy religijne, że odchodzi się w stronę takiej wiary bardziej osobistej niż właśnie instytucjonalnej, więc to nie jest tylko zarzut wobec Junga, tylko w zasadzie wobec jakiegokolwiek podejścia takiego bardziej umysłowego do wiary. Ja bym tak jeszcze może zapytał, bo to też jest oczywiście znana kwestia kontrowersyjna, dlatego no, dobrze, żeby padła, żeby ją już tutaj rozwiać na tym etapie. Oczywiście no, chodzi tutaj o nazizm Junga, bo no, są oczywiście wypowiedzi, na których to się opiera, to nie wzięło się jakby znikąd. Przy czym interpretacja tego też jest tutaj różna. No i wydaje się, że koniec końców jednak no, do nazizmu było dość daleko, ale no, właśnie pytanie skąd to się dokładnie wzięło i dlaczego tak. Dlaczego tak się interpretuje? No tak, w ogóle? Z jego wypowiedzi dotyczących tego, że Germanie mają głębszą duszę niż Żydzi. Tak? Że Żydzi są już tak zaawansowaną kulturą, myślę, że to w jego ujęciu miało nawet jakiś sens pozytywny, że tak długo trwa judaizm od tysięcy lat, że już wszystko, co miało dać światu, to dało. Natomiast Germanie to są takie młode, nieokrzesane chłopaki, którzy dopiero być może kiedyś coś kulturze dadzą, jak w końcu się ich energia wyteguje na przykład w wojnach światowych. Tak? No i w tym momencie dla niego było nawet forą pochwały, ale jak czytamy to w naszych czasach, no to widzimy tym podejście nazistowskie. Ja tutaj chciałem powiedzieć, że jak dobrze wiemy, pewnemu panu na H zdarzyło się nawet wstąpić do partii. Tak? Jung nigdy takich pomysłów nie miał. Tak? Podobnie jak nie chciał zakładać kultu, to samo nie miał pomysłu, żeby wstąpić do jakiejkolwiek partii, a tym bardziej nazistowskiej. Mógł oczywiście wyrażać pewne zdanie na ten temat, ale było to jego osobiste zdanie, które najwyżej mówił w jakimś bliskim otoczeniu, a mogło ono brzmieć właśnie w ten sposób, że na przykład Żydzi mogą już tylko przenosić dalej te zdobycze kultury, które są, natomiast nie mogą wymyślić nic nowego. No to brzmi obraźliwie, nie?
jeżeli komuś mówię, i to całej nacji, no tutaj popełnił błąd generalizacji bez wątpienia, że coś nowego nie powstanie. Natomiast my, Germanie, bo on rzeczywiście tak, prawda, się identyfikował mocno z Niemcami, miał korzenie niemieckie, pokażemy, co będzie dalej. Tylko jak wiadomo, to pokażemy w postaci ruchu nazistowskiego, no, było mało ciekawe. No i oczywiście zaangażował się tam jeszcze w niemieckie towarzystwo psychoterapeutyczne i tak dalej, mówiąc, że chciał tam bronić kogoś, co też pozwala jak gdyby uważać, że on miał coś wspólnego z nazizmem. Natomiast ja mówię, że przy przeczytaniu jego oceny tego, jaką osobowość miał Hitler, to chyba już nie powinien mieć wątpliwości, że ja bym takiego przywódcy nie chciał mieć, a tym bardziej Jung. No. Właśnie pojawiło się pytanie też o pana H, który tutaj został wspomniany. Junga Heidegger w takim skrócie zostało zadane. Czy jakoś się odwoływał pierwszy czy drugi, czy w ogóle jakiekolwiek związki są wykluczone? W zasadzie nic. No, oczywiście pewnie można. Ja nie znam literatury na ten temat. Pewnie można znaleźć teksty na temat łączące Junga i Heideggera. Akurat nie czytałem, ale wiem, że wszystko Junga można połączyć z różnymi rzeczami. Ja kiedyś nawet widziałem artykuł Junga, psychologia analityczna. Dobrze, że był po czesku, to nie przeczytałem w takim razie. Jakie są związki? Nie widzę osobiście żadnych, choćby dlatego, że Jung w jednym ze swoich listów wspomniał o Heideggerze. No, ktoś go zapytał o filozofię współczesną i mu się chyba po prostu tak emocjonalnie zaczął odpowiadać na temat różnych poglądów. Stwierdził, że Heidegger to po prostu jest neurotyk. Także w tym momencie może to brzmi tak czy inaczej, i zwolenników Heideggera proszę, żeby się nie obrażali. Każdy ma swoje zdanie na każdy temat, na temat każdej filozofii. Ktoś może uważać, że na przykład Roman Ingarden był jednym z największych, prawda, filozofów polskich i tak dalej, a jest taka opowieść, że pewien filozof ze szkoły lwowsko-warszawskiej, jak się pojawił w Krakowie. No to pan zna, panie Filipie, tą opowieść? Znaczy kojarzę, ale nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale coś ja powiedział mi nieżyczliwego. Nie pamiętam nazwiska tego profesora, nie? Ale jak mył ręce gdzieś tam na korytarzu na UJ-cie, to powiedział, nawet woda stała się tutaj mętna, odkąd ten Ingarden się pojawił. Nie? Chyba Ajdukiewicz odpowiadał na anegdotkę, ale tak nie jestem na 100% pewny. A może z takich pytań, trochę wracając, bo u Junga jest też seria takich inspiracji, powiedzmy, nie wiem, wschodnich czy orientalnych. Napisał Wprowadzenie do buddyzmu Zen Suzukiego. Może to też byłby wątek, który warto by poruszyć, a na ile, nie wiem, Jung czyta tych autorów, nie wiem, taoistycznych, buddyjskich, hinduskich i co jakby... co ich u niego interesuje, co może od nich przejmuje, czy tam czym się inspiruje? Tak, jak najbardziej czytał, starał się czytać, tylko ja zawsze mówię, że on nie był filologiem i czytał tylko przekłady angielskie, które były bardzo różne, czasem bardzo złe, bo to były początki zainteresowań tym wszystkim. I ja właśnie miałem ostatnio cykl wykładów, które być może gdzieś tam są też jeszcze dostępne w internecie, bo ja dostawałem linka dotyczącego właśnie Junga taoizmu, Junga jogi kundalini, czy Junga buddyzmu. I tutaj może powtórzę to, co mówiłem na początku prawie każdego z tych wykładów. Może osoby, które mnie słuchają, tam nie były i nie odsłuchały jakichś innych rzeczy, że Jung po prostu szukał w tych koncepcjach wschodnich potwierdzenia swoich własnych idei. Że jeżeli czytamy to, co pisał Jung w buddyzmie na przykład, no to raczej dowiemy się więcej o samym Jungu, a prawie nic na temat buddyzmu, na przykład buddyzmu tybetańskiego. Miał po prostu czasami genialne intuicje, że rzeczywiście to, co napisał, zgadzało się, a czasami błądził w sposób całkowicie totalny. Nawet na poziomie filologicznym, jeżeli spotkał w tłumaczeniu słowo symbol, tekstu dotyczącego tak zwanej Mahamudry, Mahamudra przetłumaczona jako wielki symbol, z jakichś powodów uznał, że to jest jego rozumienie symbolu, co spotykamy w tym tekście, co jest absolutnie pozbawione sensu,
ale tutaj musimy powiedzieć, no, że był prekursorem, nie? W 1932 roku prowadził seminarium na temat kundalini jogi i tam też próbował po prostu zrozumieć, tak? Dzisiaj ja mam wrażenie, że już wszyscy wiedzą wszystko na temat czakr. No, natomiast on tam podaje swoje własne tłumaczenie psychologiczne, jak to nazywa, które jest też ekstremalnie dziwne i mówiłem o tym na wykładzie. No, także z tego wszystkiego, co chciałem powiedzieć, to właściwie najlepiej jest sobie poczytać te fragmenty tekstów i teksty Junga, które traktują o taoizmie. Ja zebrałem to w jeden artykuł z panią Małgorzatą Kunysz. On jesienią wyjdzie opublikowany w Hermajonie i tam będzie można sobie poczytać właśnie syntetycznie, krótko, wszystko pod hasłem Carl Gustav Jung, a taoizm, który jest tutaj chyba najbliższy Jungowi, bo potraktował go chyba najmniej instrumentalnie, o, tak bym powiedział. Nawet w swoim wstępie do I Ching. To ja nie chcę zmieniać tematu, ale jest pytanie z czatu, o, ciekawe, dotyczące właśnie tutaj polskich badaczy. Czy jungizm był znany Polakom przed Prokopiłkiem? Słyszałem o kontakcie Witkacego z jungizmem, ale nie z pewnego źródła, pisze Krzysztof Cieślik. I jeszcze drugie pytanie. Również, czy jungizm miał na ziemiach polskich odpowiedniki w podobnych systemach? Pewne podobieństwo można zauważyć choćby u Abramowskiego. Z tym pierwszym to ja też się nie spotkałem. Polacy jakoś silniej lgnęli do psychoanalizy. Na przykład Jekels był na kongresach psychoanalitycznych, tłumaczył Freuda i tak dalej. Natomiast, żeby jakiś istotny wpływ, poza tym, że ktoś się fascynował, być może Witkacy, być może ktoś inny Jungiem, czy tam przeczytał parę jego książek, o tym nie słyszałem. Także jeżeli to miał być jakiś wpływ, no to go w sensie fizycznym, społecznym raczej nie było szerszego. I rzeczywiście dopiero lata 60. to zmieniły, kiedy pojawiły się różne książki na ten temat i Prokopiuk tutaj jest prekursorem, no bo wcześniej nie znał na przykład przedwojennych czy przed latami 60. tłumaczeń Junga, no a trudno mówić o recepcji, jak nie ma chociażby tłumaczeń, tak? Jeżeli ktoś znał niemiecki, to mógł sobie przeczytać, może się zainspirować, no i koniec, na tym jest... Ale tekstów nie ma, o to chodzi. Natomiast rzeczywiście, to też ja kiedyś coś Abramowskiego dawno temu czytałem i to jego podejście jest trochę podobne. Gdybym miał wielki taki większy impuls do komparystyki, to bym może porównał Junga i Abramowskiego, ale może to zostawię komuś, jak by chciał to zrobić. Dobry temat. Widziałem też na czacie pytanie o środki, o tak zwane psychodeliki. A jakby chyba pytanie jest, czy Jung sam zażywał, ale może też poza tym ciekawsze było pytanie o to, czy nie wiem, to tak zwane doświadczenie psychodeliczne jest jakoś podobne do tych doświadczeń, o których pisze Jung, nie wiem, do na przykład takiego doświadczeń archetypowych. Jeżeli by czytać obydwie książki Nola, ja tak czekałem, nie? Aż Nol zarzuci jeszcze Jungowi, że on sobie po prostu coś brał. Dlaczego nie, nie? W tym momencie to też deprecjonuje człowieka, że to nie jest porządne, po prostu miał wizję po jakimś, nie wiem, psylocybinie albo czymś innym, nie? Nie ma. Po drugie, nikt o tym nie wspomina, łącznie z osobą, która się dobrze na tym zna. W 2014 przyjechał do Krakowa z wykładami Stanisław Grof, autor, który napisał mnóstwo książek i przeprowadził tysiące sesji z LSD i z innymi substancjami. Ja miałem okazję go zapytać, czy jego zdaniem Jung używał takich substancji i on wyraźnie odpowiedział, że nie. No to według mnie Grof się lepiej niż ja zna na tym, jak może wyglądać dzieło człowieka, który używał czegoś takiego. Także to jest drugi argument. Trzeci argument to jest taki, że sam Jung twierdził, i to było chyba właśnie pod wpływem jego własnego doświadczenia, że nieświadomość tyle nam daje treści, określonych sytuacji oczywiście, że nie potrzeba sztucznie jeszcze jej pobudzać. To było jego osobiste zdanie, bo on miał z tą swoją nieświadomością bardzo dobry kontakt, no i w tym momencie na pewno nie musiał w inny sposób niż poprzez jakąś aktywną imaginację tego robić, tylko po prostu korzystać z tych obrazów
które jego zdaniem pojawiały się przez to bardziej spontanicznie, czy może naturalnie. O. Także gdyby mnie ktoś zapytał, to ja w tej chwili na podstawie mojej wiedzy mogę powiedzieć, że ani nie pochwalał, ani nic nie brał, jak to się mówi potocznie. No. Kolejne pytanie, bardzo podobne do poprzednich. Nie wiem, jeżeli nie, pan profesor nie chce odpowiadać, to możemy przejść do następnych pytań, ale jest pytanie o stosunek Junga ogólnie do idealizmu niemieckiego, Fichte, Schelling, Hegel. Jaki był stosunek? No też nie będę cytował, co mówił o Hegelu. Natomiast taka filozofia typu Schellinga i tak dalej, jeżeli mielibyśmy klasyfikować Junga w jakikolwiek sposób filozoficzny, to bez wątpienia moglibyśmy go nazwać romantykiem. Tak? Tylko że bardziej niż do wymienionych filozofów odnosił się on do tworzącego w tym samym czasie Karla Gustawa Karusa, który miał taką koncepcję psyche, tak podobną do koncepcji Junga, że niektórzy mówią, że właściwie Jung sobie to przeczytał i przełożył to na język taki współczesny. To jest początek XIX wieku, nie pamiętam dokładnie. Trochę szerzej pisze o tym Bartłomiej Dobroczyński w jednej ze swoich pierwszych książek, chyba w swoim doktoracie, ale nie pamiętam w tej chwili tytułu. Także tutaj tak ogólnie można by Junga określić romantykiem, tylko że on bezpośrednio nie korzystał właśnie na przykład z Schellinga, z jego filozofii przyrody czy innego podejścia. Tak krótko bym odpowiedział. To ja bym może zapytał tak, takie wydaje mi się prostsze pytanie, bardziej podstawowe, ale no jako, że to ma być tego rodzaju wstęp, to myślę, że dobrze, żeby też padło. Ja się tak zastanawiam, co tak naprawdę, patrząc od strony tego, powiedzmy, pacjenta, który przystępuje do takiej psychoanalizy jungowskiej, to co tak naprawdę, do czego tu się dąży, co tak naprawdę to oferuje, jakimi środkami się do tego wszystkiego dąży, bo wiadomo, że to nie będzie terapia w sensie takim, jak współcześnie znamy jakiś, bardziej, powiedzmy, powszechniejsze już podejście teraz. Wielkie pytanie o całą psychoterapię, to można kiedyś zrobić spotkanie z jakimś psychoterapeutą o nastroju bardziej filozoficznym, bo rzeczywiście jest to pytanie o skuteczność psychoterapii w tym momencie. Co my zyskujemy poza poprawą samopoczucia naszego klienta? Tak? Jeżeli miałbym opowiedzieć o podejściu jungowskim, to jest mi najlepiej znane, no to wszelkie postępy w tej dziedzinie obserwujemy na podstawie na przykład snów, które się nam pojawiają i istniejącej w nich symboliki, które następnie przekłada się być może na jakieś stany świadome, większej akceptacji samego siebie, bardziej harmonijnego życia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wspomniany Wolfgang Pauli, genialny intelekt, przyszedł na analizę do Junga, a potem do uczennicy Junga, to między innymi z takiego powodu, że popadł w alkoholizm i zostawiła go żona. Bardzo konkretne, tak? Po terapii wyszedł z alkoholizmu. Nie wiem, czy znalazł drugą żonę. To by już byłoby pełną renowacją, prawda? Jego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie. Natomiast miał bardzo ciekawe sny i przeżycia, o których Jung pisze też. I być może przyczyniło się to do jego lepszego dobrostanu psychicznego. Jungiści chwalą się, że ich podejście jest rozwojowe bardziej, tak? Że jakaś inna, tutaj nie wymieniamy żadnej formy psychoterapii, tylko leczy i doprowadza do miarę sprawnego funkcjonowania danej jednostki. Natomiast celem podejścia analitycznego jest rozwój, tak? Czyli nasze sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Ale to jest to podobne pytanie, które ja często otrzymywałem, może panowie też. A co ci dała ta filozofia? Jak mi ktoś odpowie na to pytanie, nie? Spędzamy całe życie na to. No. A co ci dała ta psychoterapia, na przykład? Rzeczywiście. Ja znam osoby, które były zadowolone z psychoterapii, które stwierdziły, że nic z tego nie wzięły.
I to jest po prostu takie pytanie ogólne, chyba trochę nie ma sensu, trzeba by rozpatrywać jakieś konkretne tutaj przypadki, ewentualnie deklaracje samych szkół, nurtów psychoterapii, co one potrafią. Nie? Na przykład psychoterapia racjonalno-behawioralna chwali się, że jest po prostu najlepsza, bo jej wyniki są sprawdzalne w sposób naukowy. Tak? A inne? No, kto sprawdzi wyniki psychoanalizy na przykład? W jaki sposób? No właśnie, tak to właśnie, ale każda pliszka swój ogonek chwali. To może jeszcze ja bym tak dopytał przy okazji, no bo jeżeli ja to przynajmniej tak zrozumiałem, że w takim razie, skoro tam operuje się też na tych snach, one mają być jakimś odzwierciedleniem tego obecnego stanu tej osoby, tak? No one mają jakoś być tam takim wyrażeniem tych treści nieświadomych, które trzeba rozszyfrować. No i o co by tutaj chodziło? O to, żeby to, co nieświadome, żeby jakoś to przetransferować w ten obszar taki świadomy, czy to ma być tylko właśnie takie odzwierciedlenie, czy tu chodzi o to, żeby nastąpiła taka zmiana w pewnym sensie? Tu chodzi o to, że im bardziej świadome, nie wiem, przeżywanie, im więcej jesteśmy świadomi, tym lepiej, czy nie, czy to nie ma znaczenia? Ale jak mówiłem na początku, indywiduacja to nie jest pogrążanie się w sobie i medytacja w grocie w Himalajach, jak powiedziała jedna z analityczek jungowskich, że jest to nauczenie się wchodzenia w relacje społeczne dzięki poznaniu samego siebie, tak? Na przykład poznaniu swoich negatywnych stron zwanych cieniem, wtedy pana funkcjonowanie w społeczeństwie jest lepsze, bo nie widzi pan od razu w każdym swoim sąsiedzie i bliźnim najgorszego zła. Jeżeli tak samo odniesiemy do tego, co Jung nazywał animą i animusem, tak? To brzmi bardzo abstrakcyjnie, jeżeli nic o tym nie wiemy, ale tak czysto pragmatycznie chodzi tutaj o to, żebyśmy poznali swoją przeciwnopłciową część, tak? Świadomość jest męska, nieświadomość jest żeńska, według Junga na przykład. I po uświadomieniu sobie tego, no, zyskujemy coś niesamowitego, na przykład możliwość wchodzenia w bardziej szczęśliwe relacje z płcią przeciwną. Tak bym może, ja mam pomysł nawet na badanie takie, no, statystyczne, tak? O ile częściej trwają albo są dłuższe, szczęśliwsze, nie wiem, jak to jest, trwalsze związki osób po psychoterapii, na przykład po analizie, a ile... Nie? Jakaś grupa tutaj kontrolna, która w życiu nawet nie słyszała o psychologii. Są tacy ludzie. I wtedy można by stwierdzić. Tak, tutaj specjalnie kładę nacisk na to, że język podejścia jungowskiego może być bardzo abstrakcyjny. Tutaj sny, tu archetypy anime, animusa i tak dalej. No ale efekty mają być namacalne i konkretne. Dwa przed chwilą wymieniłem. Nie wchodzenie w konfliktowe relacje z innymi osobami to jest według mnie bardzo istotna wartość społeczna. Jungiści twierdzą, że można się tego nauczyć. Tylko oferują swoje podejście, tak? Rozpoznaj swoją ciemną stronę. Inni terapeuci pewnie mają swoje inne pomysły. Księża mają też swoje pomysły. No tutaj Nola akurat zarzucał, że Jung stworzył swój kościół jungowski i jungiści byli jak tacy kapłani, ale to jest jakiś stary zarzut w ogóle do różnych psychoanalityków. Mi się przypomina książka teraz, o ile się nie mylę, Gelena chyba. Jak to było? Urok psychoanalizy, dobrze. Andrzej Iwanczuk pyta, i to jest takie pytanie o pewną, nie wiem jak to nazwać, słowa mi brakuje, pewien paradoks chyba. Dlaczego my nie są świadomi, kiedy żyjemy i naprzeciwko, kiedy jesteśmy świadomi, to życie znika? Może pan jeszcze raz przeczytać? Dlaczego my nie są świadomi, kiedy żyjemy? I naprzeciwko, kiedy jesteśmy świadomi, to życie znika. To, że jesteśmy nieświadomi, kiedy żyjemy, to powiedzmy, że rozumiem. Ale to, kiedy jesteśmy świadomi, a życie znika, nie wiem, to musi być jakieś specyficzne doświadczenie, którego ja chyba nie miałem, a nie wiem, czy
Dobrze, ja przepraszam pytanie. Ja myślałem, że to jest coś z Junga, może gdzieś pojawia się taki paradoks, ale dobrze. Znaczy, to brzmi jak coś takiego, że no po prostu jesteśmy, kiedy jesteśmy zanurzeni w teraźniejszości, no to wtedy się nad tym nie zastanawiamy, a kiedy wchodzimy w taki tryb bardziej świadomy, to się dystansujemy i w pewnym sensie nie żyjemy teraz. W takim sensie metaforycznym. Ja to tak zrozumiałem. Dobrze. Może ja jeszcze wrzucę takie pytanie, które chyba nie padło, ale to myślę, że parę osób zainteresuje. Wydaje mi się, że część jakby renesansu jungowskiego, czy zainteresowania Jungiem jest związana z dosyć dużą popularnością Jordana Petersona, autora 12 życiowych zasad. I co pan profesor sądzi o tym zjawisku, jakim jest Jordan Peterson? Czy to jest, nie wiem, dobra interpretacja Junga? Warta czytania? Proszę sobie wyobrazić, że ja też pytany o to nazwisko na wykładanie. Stwierdziłem, że no nie, zobaczyłem, że zapowiadałem te 12 zasad w języku polskim. No ja mówię, to poczekam, kupię sobie tanio u znajomego, przeczytałem, no jakoś to w ogóle po mnie spłynęło, a w tej chwili nawet ukazało się to bardziej naukowe dzieło Petersona, Mapy Sensu. I tam rzeczywiście jest Jung, ale to ma jedną wadę, że to liczy chyba sobie 700 stron. Ja próbuję przez to przebrnąć. Tak? Po jakichś 100 stronach mam wrażenie, że Peterson rzeczywiście chciał napisać najgrubsze dzieło naukowe ever i pisze tam rzeczy, które mogłyby być nieobecne. Jak dojdę do tego rozdziału na temat Junga, to coś powiem z takiej mojej skromnej wiadomości z YouTube'a, gdzie było parę filmików na ten temat, no to okej, okay, może być, nie? Tylko zobaczę w wymiarze takim książkowym, bo ja zawsze jestem starej daty i wolę przeczytać książkę, także w tej chwili tak radykalnie się nie będę wypowiadał. Możliwe, że całkiem dobrze. No. Natomiast jeżeli chodzi o jego własne poglądy, jakby panowie widzieli tutaj, moje łóżko jest niepościelone. Nawet dłużej. Tak, nasze też. Dobra. Jeszcze coś tutaj był, nie wiem, no to jest pytanie o sam, takie lepiej by było chyba na początku go zadać, ale zadam go jednak. Czy może pan profesor coś powiedzieć na temat introwertyzmu i ekstrawertyzmu Junga oraz Eysenka, który zdaje się zaczerpnął od Junga te pojęcia, a te natomiast u Eysenka mają podbudowę naukową? Niemiecki. No tak, to nie trzeba sięgać do Eysenka, wystarczy współcześnie jeszcze spotkać żyjącego profesora, jak on się nazywa, napisał książkę Cztery typy umysłów, Polak. Mam sklerozę jak Peterson w tym momencie. Bardzo dobra książeczka i też prezentująca podstawy naukowe myśli Junga. Także ja się nie dziwię, że inni wcześniej jeszcze naukowcy próbowali coś takiego robić. No to w tym momencie jest to woda na mój młyn, że można pewne koncepcje Junga starać się jakoś unaukowić. Także w tym momencie jest okej, nie będę się szerzej wypowiadał. Ja myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca, dlatego że już dobiega nam powoli tam druga godzina, a patrzę na pytania, dlaczego my nie są świadomi, że to było. Jeszcze było podróże. Aha, czy Jung całe życie spędzał w dużych miastach, czy odbywał jakieś kształtujące podróże? Pyta użytkownik z nicknamem Paskuda. Znaczy raczej unikał dużych miast, jeżeli musiał, to oczywiście jeździł z jakimiś wykładami albo na jakieś spotkania. Pół roku swojego życia, ten letni okres, spędzał nad jeziorem wybudowanej przez siebie wieży, bardzo często całkowicie samotnie. No ale z drugiej strony uczestniczył w wielu wyprawach, na przykład zorganizował ze znajomym wyprawę do Afryki, gdzie odbyli sporą pracę pod hasłem badania psychologii ludów pierwotnych. To oczywiście polegało na jakichś tam wrażeniach Junga z tańców z ludami pierwotnymi, z murzynami i opisy ich doświadczeń i marzeń sennych. Mieszkał sobie w tej wieży, ale również
podróżował, odbył podróż do Afryki w 1925 roku bodajże, razem z czwórką przyjaciół, trójką przyjaciół, gdzie nawiązywał kontakty z tubylcami, tak powiedzmy ogólnie, które potem opisuje w swoich wspomnieniach. Także nie była to podróż etnograficzna, tylko raczej pod hasłem zobaczmy, jak żyją ludzie pierwotni. Jego wrażenia na temat Murzynów, o, tak to określimy, niepoprawnie. Były też w Stanach Zjednoczonych, gdzie odwiedził Indian. No i też był w Indiach i to jest najciekawsza jego podróż. Miał tam dostać doktorat, doktoraty trzech uniwersytetów nawet. No ale zawitawszy do Indii, bardzo szybko nabawił się dysenterii, wylądował w szpitalu i natychmiast wrócił do Europy. I są różne interpretacje tego dziwnego zachowania. Znaczy to, że zachorował, to nie jest dziwne, nie? Miał już swoje lata. Ale potem z jego pism wynika, że on poczuł się odrzucony przez świat Indii, taki duchowy. Tak? I jeszcze na statku, jak wracał, zaczął czytać jakieś pisma alchemiczne, że jego przeznaczeniem jest badanie tego duchowości Zachodu, a nie Wschodu tak do końca. To był 38 rok bodajże. Także był w Indiach, rozmawiał z jakimś maharadżą, z jakimś panditem, a jego przyjaciel Heinrich Zimmer, indolog, autor wielu fajnych książek, tylko się jedną okazała w języku polskim, miał potem pretensje do Junga, że nie odwiedził żadnego guru. No jak to być w Indiach i nie odwiedzić guru? A tam paru na pewno było, być może już był dosyć znany, słynny Sri Ramana Maharishi, że już nie powiem o innych. Także są interpretacje, że po prostu Jung tak do końca tego wschodu nie przetrawił i w takim kategoryzacji jungowskiej wschód był jego cieniem po prostu. O. Tak bym odpowiedział na to pytanie o podróże. Czyli głównie introwertyk, ale jak potrzebna była ekstrawersja, to również. To ja może zadam już ostatnie pytanie, chyba że ktoś jeszcze z was, to znaczy Michał, Adam, będziecie mieli jakieś pytania, to bardzo proszę. Pytanie z czatu. Czy Jung miał jakiekolwiek zdanie na temat współczesnej mu coraz bardziej awangardowej muzyki poważnej? I drugie pytanie było o naukowe tłumaczenia książek Junga. Czy padły tytuły książek z próbą naukowego tłumaczenia Junga? Jeżeli chodzi o muzykę, to Jung może trochę słuchał Wagnera, jak pisze Noll i tak dalej, to wiadomo, klasyka XIX-wieczna. Natomiast potem nawet nie korzystał z muzyki w psychoterapii. Tak? Po prostu uważał, być może to było ukształtowane przez jego kontakt właśnie z muzyką Wagnera, że muzyka niesie tak potężny efekt archetypowy, tak dużo emocji ze sobą, że trzeba też z tym bardzo uważać. I że właściwie trochę miał też te słoń mu nadepnął na ucho, czy coś takiego. Także nie interesował się, a już tym bardziej jakąś awangardową i współczesną muzyką. Dopiero jedna z jego córek się zajęła czymś, co się dzisiaj nazywa muzykoterapią i się to jakoś stopniowo rozwinęło. Natomiast sam Jung nic na ten temat nie mówił, podobnie jak i na temat muzyki w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o te naukowe książki na temat badań, myślę, że wszystkie one będą wymienione w jednej książce. Jest to doktorat pana Tomasza Sikory, wydany kiedyś w Krakowie, Religia i substancje halucynogenne bodajże. Taki nosi tytuł. I tam i sam Sikora opisuje w jednym rozdziale te badania i podaje bardzo obfitą bibliografię książek. Ja w tej chwili nie pamiętam innych tytułów, natomiast ta pozycja Sikory, że ktoś tam zajrzy i do jego tekstu, tam jest jeden rozdziałik na ten temat, i do bibliografii, to wtedy uzyska pozytywny efekt. Jeszcze dobrze, nie? Zadam pytanie ostatnie już z czatu na pewno. Czy tłumaczenia na język polski są dobre? Co pan profesor sądzi? Jak państwo widzą z książki tłumaczonej przez Korpantego, czyli Kult Junga, Korpanty cały czas poprawia tłumacza nazywającego się Robert Reszke, natomiast nie poprawia Prokopiuka i można rzeczywiście powiedzieć, znając też inne tłumaczenia. Prokopiuk przetłumaczył sto ileś tam, kilkadziesiąt książek.
sporo część z niemieckiego, że był bardzo dobrym tłumaczem. Natomiast resztkę tłumaczył jak szalony, by można powiedzieć, bo i całego Freuda przecież przetłumaczył i mnóstwo innych dzieł również. I rzeczywiście jest tak, jakby państwo sobie zajrzeli do przykładów krytyki tłumaczenia Reszkego, że czasami odwraca sens zdania. Ja już dawno temu, jak zacząłem kupować te książki, które tłumaczył Reszkę, doszedłem do takiego zdania, które będzie konkluzją na ten temat, że w każdym tomie tłumaczonym przez Reszkego jest przynajmniej jedno całkowicie niezrozumiałe zdanie. Może to jest mało, jak ja tłumaczę, ale może ich jest więcej, bo to się po prostu rzuca w oczy. Tak? A czasem jak czytamy, po prostu sens jest odwrócony, trzeba by porównać to z oryginałem i tak dalej, i tak dalej. Ja czasami to robiłem, ale ja czytam Junga po angielsku. Zresztą nawet sami Anglicy mówią, że też trzeba na nowo przetłumaczyć Junga na angielski. Bo tam też był jeden tłumacz, który też nie był całkiem dobry. Tak to jest. Także tutaj no, nie spotkałem się z osobą, która by całkiem pozytywnie oceniała tłumaczenia Reszkę, bo niestety, jeżeli chodzi o Junga. No. Dobrze, to Adam, Michał. Ja nie mam pytań więcej. Dobrze. Ja myślę, że poruszyliśmy bardzo szeroki zakres tematów, jak na wstęp, bardzo dobry. To w takim razie ja bardzo dziękuję tutaj właśnie, że pan profesor nas odwiedził i udało się zorganizować to spotkanie. Bardzo dziękuję też za wszystkie odpowiedzi, których pan profesor udzielił. Dziękuję też wszystkim pytającym, widzom, a także dziękuję tej osobie, która nam wysłała dwa razy 2 złote zaliczka na czytanie uczty Platona. Nie wiem, czy kiedyś czytanie Platona zrobimy. Zastanowimy się. Za 2 złote to nie. Dobrze. I materializm. Za 2 złote nic się nie kupi, co mogłoby uczestniczyć w uczcie. Tak. Czat, dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję super bardzo. Dziękuję za świetną opowieść. Dziękuję również serdecznie panu profesorowi i panom za tę rozmowę. I my też dziękujemy i do zobaczenia na następnym streamie. I jeszcze oddaję głos tutaj oczywiście, czy ostatnie słowa. Oddaję głos panu. Pan by chciał coś powiedzieć na zakończenie. Nie, no już się nagadałem, także dobrze. Dziękuję dobrze. To ja poproszę jeszcze z nami na